W tym filmie obliczę pochodną funkcji y równa się arcus sinus od x. Funkcja arkus sinus to jest funkcja odwrotna do sinusa, dlatego napisałem tutaj równoważnie ją jako sinus do minus pierwszej, w tym sensie, że to jest funkcja odwrotna do sinusa właśnie. Jest to jedna z funkcji cyklometrycznych i jeżeli ktoś nie pamięta, co to jest arcus sinus, co to są funkcje cyklometryczne, no to zachęcam do obejrzenia filmu na ten temat. Zachęcam również cię do tego, żeby zatrzymać odtwarzanie filmu i podjąć samodzielną próbę rozwiązania tego zadania, zanim zobaczymy rozwiązanie. Przy czym wskazówka jest taka, żeby skorzystać z tego, że co to znaczy, że y to sinus od x? No to jest równoważne stwierdzeniu, że x jest równe sinus od y. No to jest właśnie definicja funkcji odwrotnej do funkcji sinus. No i teraz wiemy, jaka jest pochodna funkcji sinus. To znaczy, jeżeli obliczymy teraz pochodną po y tego x, no to dostaniemy pochodna sinusa po y, no to będzie po prostu cosinus. To jest cosinus y. No i skorzystając z tego, można obliczyć pochodną funkcji odwrotnej. Zachęcam do podjęcia samodzielnej próby. No a ja zrobiłbym to tak. No, na różne sposoby można to robić. Jeżeli ktoś pamięta twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej, no to może od razu praktycznie ten wzór napisać. Jak ktoś nie pamięta, no to może na przykład tak do tego podejść. Weźmy to równanie, które tutaj miałem wcześniej, to równanie x równa się sinus y i obliczmy pochodną obu stron tego równania, ale nie po y, tak jak tutaj zrobiłem, tylko po x. Czyli tutaj mieliśmy sinus y. No i obliczmy pochodną obu stron tego równania po xie, Czyli na przykład d po dx w działaniu na lewą stronę i d po dx w działaniu na prawą stronę. Przy czym pamiętamy o tym, że y jest funkcją x. y to jest arkus sinus od x. No więc tak, po lewej stronie mamy pochodną x po x, to jest po prostu 1. Po prawej stronie mamy d po dx w działaniu na sinus od y. A y jest funkcją x, czyli to jest funkcja złożona, czyli musimy liczyć pochodną funkcji złożonej, Czyli najpierw liczymy pochodną funkcji zewnętrznej, czyli sinusa, no to to jest cosinus, to jest cosinus od tego argumentu, jaki był, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli pochodna w działaniu na tę funkcję, która tutaj była argumentem kosinusa, czyli na y. No i widzimy tutaj takie równanie, że 1 równa cosinus y razy pochodna y. No to możemy z tego wyliczyć tę pochodną y, no bo na, możemy napisać, że d po dx w działaniu na y to jest to samo co 1 podzielone przez to, co tutaj było, po prostu podzielę obie strony przez cosinus y. Czyli dostanę tutaj cosinus y w mianowniku. No, i obliczyłem pochodną dy po dx, to się na 1 przez kosinus y. No ale tutaj znowu występuje ta funkcja y. Ja bym chciał mieć to wyrażenie w zależności od x, bo y jest funkcją x. Czyli muszę tutaj jeszcze wyrazić tego y za pomocą x. No wiemy, że x to jest sinus y, a tutaj występuje cosinus y. Inaczej można powiedzieć, że y to jest arcus sinus od x, czyli mógłbym na przykład tutaj wstawić zamiast y arcus sinus od x i miałbym wtedy takie brzydkie wyrażenie w mianowniku cosinus od arcusa sinusa. To, że, to żeby tego nie mieć, to ja skorzystam tutaj z jedynki trygonometrycznej. Może tutaj z bożku sobie napiszę. Wiemy, że cosinus kwadrat y dodać sinus kwadrat y to jest 1. No, chcę cosinus sinusem zastąpić, czyli napiszę tak, że cosinus kwadrat y to się równa 1 minus sinus kwadrat y, czyli cosinus y to się równa plus lub minus pierwiastek z 1 minus sinus kwadrat y. No ale teraz jesteśmy w takim obszarze, gdzie określona jest funkcja arkus sinus. A funkcja arkus sinus jest określona tylko od minus pi drugich do pi drugich. To znaczy dla takich war wartości y. Więc w całym tym obszarze kosinus jest dodatni, dlatego wiemy, że tutaj na pewno jest dodatni pierwiastek. No właśnie, czyli mogę tutaj wstawić to i napisać, że dy po dx, czyli dx pod y na y, bo będę pilnował ciągle tych kolorów, to jest to samo co 1 podzielone przez pierwiastek z 1 odjąć sinus y, może tak napiszę, do kwadratu, żeby nie było wątpliwości. No i teraz za sinus y ja mogę wstawić po prostu x, czyli dostanę taki wzór, może napiszę go innym kolorem. dy po dx to się równa 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. To może, żeby mieć co wziąć w ramkę, to napiszę, że d po dx w działaniu na arcus sinus x to jest 1 przez pierwiastek z 1 minus x kwadrat. Taki dostaje wzór na pochodną funkcji arcus sinus x, że to jest 1 przez... Pierwiastek z 1 minus x kwadrat. No i na zakończenie taki komentarz. To jest szczególny przypadek zastosowania tego twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej. W ogólności to twierdzenie mówi nam, że jeżeli mamy taką sytuację, że y jest funkcją odwrotną do jakiejś funkcji, f do minus pierwszej od jakiegoś xa, to czemu jest równa pochodna tego y? No jeżeli ktoś się uczył o tym twierdzeniu, no to wie. Że to jest po prostu 1 przez pochodną, ale po y, samej funkcji f. No funkcja f na co działa? Funkcja f działa na y właśnie. No bo co to znaczy że y zna to znaczy f do minus 1 od x? No to znaczy, że, że x jest równe f od y. To są równoważne. Stwierdzenia, może ja to tutaj napiszę, że to jest wtedy i tylko wtedy, gdy. No i ten wzór mówi nam, że trzeba liczyć właśnie pochodną funkcji f, wziąć jej odwrotność i znaleźć to wyrażenie w odpowiednim punkcie. W punkcie y równym f do minus pierwszej od x właśnie. f do minus pierwszej od x. No i to właśnie tutaj zrobiliśmy tak naprawdę. To co tutaj obliczyliśmy. Wzięliśmy pochodną Y. Wyraziliśmy jako pochodną F -a po Y. To wyszło nam tutaj równe cosinus Y. I następnie zamiast Y wstawiliśmy F do minus pierwszej od X, czyli zamiast Y wstawiliśmy arkus sinus od X. Wyraziliśmy to w ten sposób, żeby sinus Y po prostu zastąpić x.